W dniu dzisiejszym, 15 kwietnia, otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Piława Dolna. Udaliśmy się dwoma zastępami z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Dzierżoniowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy na miejscu samochód osobowy po zderzeniu. Samochód w zdarzeniu brał udział sam. Na miejscu było pogotowie i policja. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy pogotowiu w ewakuacji pasażera z pojazdu po kolizji. Kierowca, który nie mógł samodzielnie wyjść z pojazdu, ponieważ był zakleszczony, został uwolniony przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadzi policja. Pasażera z samochodu tutaj po zdarzeniu pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala celem dalszej diagnostyki.